Cześć, misiaczki. Jestem nieprzytomna i tu jest moje śniadanie. Mama mi zrobiła, bo mam maturę zaraz z chemii i trzymajcie kciuki i zobaczymy się później. Wracam z mojej matury, jestem totalnie umęczona i mam dosyć wszystkiego. Matura z chemii była pogromem i nie tylko ja tak uważam, więc to nie jest kwestia w ogóle tego, że się nie... W ogóle, kurczę, ile ja tych arkuszy zrobiłam? Ja zrobiłam chyba, nie wiem, pierdyliard arkuszy w swojej karierze tegorocznej i żaden nie był tak trudny jak ta matura chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale zobaczymy, jak się bardzo progi obniżą. Tak. Czekamy do lipca. No to jestem po lekkim tuningu makijażowo-wyglądowym. Jedziemy się odprężyć na obiadek Na stację benzynową. Najpierw jedziemy się od... No i no, oczywiście, musiałam to zrobić. Najpierw jedziemy się odprężyć na stację benzynową, zatankować naszego smoczka kochanego, a później jedziemy się odprężyć na obiadek, na Chińszczyznę, do pasażu grunwaldzkiego we Wrocławiu. Powiem wam, nie dajcie sobie wmówić, że maturę pisze się tylko raz, bo cały rok wszyscy próbowali mi wmówić, że do matury się już nie podchodzi, bo już później to się nie chce i tak czy tak sobie założysz teraz, że olejesz w tym roku, zdasz w przyszłym, a w przyszłym nie zdasz, bo ci się nie będzie chciało, już nigdy nie zdasz matury. Nie, tak nie jest. Powiem wam, że po pierwsze sama prawdopodobnie będę zdawała w przyszłym roku, a po drugie to zdziwilibyście się, jak dużo maturzystów zeszłorocznych i sprzed 2 lat i dalej jeszcze pewnie pisze maturę razem ze mną. Bo na dużej sali gimnastycznej pisaliśmy biologię, na małej chemię i powiem wam, że jeden rząd, jeżeli nie półtora na chemii nawet, to byli maturzyści z lat ubiegłych i to byli ludzie już dosyć starzy z wyglądu. Na pewno nie zda, na pewno część z nich na pewno nie zdawała w zeszłym roku tej matury. Podejrzewam, że podchodzą do niej drugi, trzeci albo czwarty, może nawet raz. Dlatego wy się nie przejmujcie tym, bo nauczyciele sobie będą tak gadali. Natomiast wy róbcie swoje i starajcie się zrobić jak najlepiej, ale się nie przejmujcie, jak nie wyjdzie. Bo ja wiem z własnego doświadczenia, że jak jest dużo do zrobienia w roku szkolnym, takich niematuralnych rzeczy, i później przychodzi do matury, to jest tak różnie. Bo nie ma czasu po prostu. I nawet dobra organizacja pracy nie pomaga. Także no, trzymajcie się i do zobaczenia.